Telewizja w Polsce.pl/Edyta Hołdyńska. Witam Państwa. Kolejna część naszego programu. Będziemy w niej mówić o skandalicznym wydarzeniu w Gdańsku, zarządzanym przez prezydenta Pawła Adamowicza. Tam panel obywatelski na temat tego, w jaki sposób powinno się traktować kobiety, mężczyzn i osoby LGBT. Niektóre organizacje domagają się równego traktowania. Wykluczono fundację działającą na rzecz ochrony praw rodzin. I ze mną w studiu jest prezes Fundacji Mama i Tata Marek Grabowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Jak to było z tą debatą? Ona odbędzie się jutro, ale Państwo już wiecie, że nie możecie na nią przyjść. Tak, panel obywatelski. Można powiedzieć bardzo dobra idea, czyli miasto za pieniądze publiczne zaprasza w istotnych kwestiach obywateli, częściowo losowo wybranych, częściowo dobieranych przez siebie i dyskutuje, konsultuje różne istotne kwestie. Jedną z tych kwestii, która, która będzie dyskutowana jutro jest kwestia przystąpienia Gdańska do tak zwanych tęczowych miast. My mieliśmy wystąpić na tym panelu, zaprezentować nasze stanowisko w tej sprawie, ale niestety w praktycznie w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że nasza obecność nie jest mile widziana, także będą tam w zasadzie same organizacje reprezentujące mhm. środowiska LGBT. Co ciekawe, no właśnie panel obywatelski chyba jest po to, aby przedstawiać swoje racje. Tu wynika z pańskiej relacji to, że ten panel obywatelski będzie zdominowany właśnie przez te środ środowiska LGBT, nie będzie tam innego właściwie punktu widzenia. To, co jest ważne w tym panelu, to to, że to nie jest tylko taka dyskusja. Przy kawie, gdzie sobie rozmawiają różne organizacje i wtedy oczywiście mogą zaprosić kogo chcą, i my się na siłę nie wpychamy tam, gdzie nas nie chcą. Natomiast istotą tego panelu jest to, iż jeżeli 80% panelistów wyrazi pewien pogląd, pewne zdanie na określony temat, to ta decyzja tych panelistów jest wiążąca dla miast, miasta, władz miasta. Czyli jeżeli mamy reprezentantów Mniejszości seksualnych. I tylko oni wystąpią na panelu na temat przystąpienia miasta do właśnie tej organizacji tęczowych miast, no to jest oczywiste, że Gdańsk przystąpi, bo nie będzie żadnego nawet kontrapunktu, żadnej refleksji nad tym, czy to na pewno jest dobre i czy to na pewno jest korzyścią dla mieszkańców, dla dzieci. Co to jest to tęczowe miasto i dlaczego Pan tak bardzo się sprzeciwia? To jest idea, do której przynależy kilkadziesiąt miast w Europie. Gdańsk chce być pierwszym miastem, która polega na tym, iż przedstawiciele mniejszości seksualnych mają jakby swoich przedstawicieli, reprezentantów, konsultantów we władzach. Ich stanowisko staje się stanowiskiem mainstreamowym dla miasta i miasto reprezentuje to stanowisko, w którym przeznaczane są fundusze na promocję różnych aktywności, jak to ładnie jest powiedziane w tym materiale anglojęzycznym, lepszej widzialności środowisk właśnie LGBT. Dlaczego to jest tak ważne? Pan jako prezes Fundacji Mama i Tata walczy o to, aby zapobiegać kryzysowi rodzin. Czy rzeczywiście teraz Polska jest już takim krajem, w którym rodziny są zagrożone? Czy mamy ten kryzys rodzin i czym on się objawia? Mamy bardzo poważny kryzys rodziny. Przede wszystkim pierwsza, pierwszy taki widoczny wskaźnik to jest plaga rozwodów. 43% rozwodów przeciętnie w miastach, a mamy takie miasta, jak na przykład łódź, w których przekracza to 50%, blisko 68 tysięcy rozwodów w skali roku no to oznacza kilkadziesiąt tysięcy dzieci, które cierpią z powodu rozpadu rodziny. Tego może można uniknąć, temu można zapobiec, no ale trzeba podjąć rzeczywiście poważne kroki, a nie tylko, że tak powiem, dyskutować na ten temat. No i państwo apelują m.in. do premier rządu Beaty Szydło. Jakie są postulaty i co rząd mógłby zrobić w tej sprawie? Przede wszystkim postulujemy, może zaczynając jeszcze od początku, cieszymy się z tego, że została wprowadzona polityka socjalna, program 500. Dzięki temu programowi udało wydobyć się ze skrajnej nędzy 94% dzieci. To jest naprawdę bardzo ważny wynik, ponieważ nie odtwarzamy w ten sposób właśnie tej skrajnej nędzy, nie wprowadzamy dzieci w sytuacje patologiczne, ale to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby zrobić następne kroki. To jest wielka szansa dla rządu. Jakie to są kroki? Przede wszystkim myślimy o polityce family mainstreaming, czyli myślenia rodzinnocentrycznego, wokoło rodzinnego. No tutaj różne są te tłumaczenia. Na czym to w największym skrócie polega? To są dwa elementy. Po pierwsze, każdy nowy akt ustawodawczy byłby rozpatrywany w pierwszym rzędzie pod kątem wpływu na rodzinę. A po drugie, każda z instytucji w swoim obszarze patrzyłaby, czy jej działania. W też korzystnie wpływają na rodzinę. Obecnie rodziną zajmuje się kilkanaście ministerstw. Jest to Ministerstwo Zdrowia, Edukacji, oczywiście Ministerstwo Rodziny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ileś podmiotów, różne organizacje, w tym też takie jak nasza, starają się wspierać te podmioty, ale jakby nie widzimy sensu tworzenia kolejnych ciał doradczych, jeżeli każdy z urzędników, każdy z ministrów podlegających pani premier, miałby z tyłu głowy to, że tym punktem numer jeden w jego działce, w jego aktywności jest rodzina, to naprawdę ta sytuacja rodzin by się znacznie poprawiła i tego typu działania, tego typu aktywności są prowadzone za granicą, są dobre przykłady zaprzyjaźnionych krajów, warto z tych wzorców czerpać. No ale w Niemczech na przykład możliwe są już małżeństwa osób tej samej płci. Czy to taka rodzina, o którą Pan też chce walczyć? Mm. To jest zjawisko bardzo niszowe. Musimy tutaj jasno powiedzieć, że jest to bardziej nagłośniony problem niż faktycznie istniejące zjawisko. Ciężko jest dostać się do danych europejskich, nie jest to takie proste, ale jeśli chodzi o dane amerykańskie, a Stany Zjednoczone były jednym z pierwszych krajów, który zalegalizował tego typu związki. Statystyki wyglądają tak, iż na 100 zawartych małżeństw zaledwie 0,3 małżeństwa, czyli może inaczej, na 1000 zawartych małżeństw tylko 3 małżeństwa to są związki jednopłciowe. Wskazuje to ewidentnie na to, że tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby te związki po pierwsze legalizować, sami ci ludzie, którzy żyją w związkach jednopłciowych, po prostu ich nie chcą formalizować, a po drugie to pokazuje, że tak naprawdę wywracanie całego systemu oświaty, kultury właśnie dla tej bardzo wąskiej niszy, nie jest czymś dobrym, a last but not least tak naprawdę dzieci potrzebują mamy i taty, niezależnie od tego, czy są wychowane w rodzinie biologicznej, czy w rodzinie adopcyjnej. No i to jest główny, główny punkt naszego sprzeciwu. A jeśli będzie tata i tata, albo mama i mama, bo takie możliwości też już istnieją na świecie, czyli adopcja dzieci przez osoby tej samej płci, czy, jeśli taka możliwość, czy taki pomysł, bo o możliwości chyba na razie nie możemy mówić, ale jeśli taki pomysł zrodzi się w Polsce, te środowiska chociaż już w tej chwili o tym mówią, LGBT, żeby. żeby Taki postulat wprowadzić, to jak pan będzie walczył, w jaki sposób, żeby temu zaradzić? My przede wszystkim chcemy przekonywać, chcemy pokazywać dane, Twarde dane naukowe nie odnosimy się do sfery emocjonalnej. Uważamy, że każdy, każdy ma prawo żyć tak, jak chce. I państwo nie powinno praktycznie w żadnej sferze nadmiernie wtrącać się do obywateli, do tego, jak obywatele żyją, do tego, z kim sypiają. Natomiast. No to e mogą brać śluby, tak? Mogą sobie brać śluby, natomiast sferą, sferą e, która jest absolutnie e, naszym zdaniem nienaruszalna, e, no to jest jednak sfera wychowania dzieci. I tutaj naprawdę patrzymy przede wszystkim na dobro dziecka. To dobro dziecka jest nadrzędne. Dziecko ma, jeszcze raz powtórzę, prawo być wychowywane przez mamę i tatę. Niezależnie od tego, jakie są te sytuacje, czasami bywają te sytuacje trudne, rozwodowe, ale też uważamy, że jednak ten kontakt powinno mieć dziecko z obojgiem rodziców, oczywiście w jakichś takich normalnych sytuacjach. I dlatego nie widzimy najmniejszego powodu, żeby... To prawo dzieciom odbierać. Żeby odbierać dzieciom prawo do posiadania mamy i taty. Czy idziemy w dobrym kierunku jako kraj, jeśli chodzi o obronę rodziny? Czy te postulaty, które docierały także do rządu, jest jakaś odpowiedź? Czy one są wysłuchiwane? Czy mamy szansę je spełnić? Mamy nadzieję, że postulaty te będą nie tylko wysłuchiwane, ale zostaną wdrożone. Kilkanaście dni temu odbyła się Narodowa Debata o Rodzinie, w której uczestniczyła minister Afarska, pan minister Marczuk z Ministerstwa Rodziny. Myślę, że wysłuchali postulatów różnych organizacji, nie tylko naszych, bardzo uważnie. Przekazaliśmy nasze postulaty na piśmie. Do końca października zbieramy podpisy pod petycją. Petycja ta jest dostępna na stronie sormamaitata.org.pl. Sor Bardzo zachęcam widzów do podpisania. Te podpisy nigdzie nie trafiają do żadnej strony trzeciej, do żadnych innych podmiotów, organizacji. Także jest to naprawdę bezpieczna, bezpieczna petycja. Natomiast ona na pewno też sprawi, że ten wydźwięk tego dokumentu, tych materiałów e, będzie mocniejszy. E, sytuacja, o której, o której zaczęliśmy rozmowę, sytuacja w Gdańsku pokazuje, że jednak e, również lokalni działacze czy politycy, e, którzy nazywają siebie konserwatystami, trochę przysnęli w tej sprawie, bo dla mnie to jest dosyć niewyobrażalna sytuacja, że na lokalnym podwórku e, dochodzi do. O, do takiego momentu, w którym praktycznie jutro Gdańsk będzie, nad Gdańskiem będzie powiewała nowa flaga, tęczowa flaga. I można się zastanawiać w takim razie, za co lokalni politycy biorą pieniądze. Marek Grabowski, prezes Fundacji Mama i Tata. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę. Za chwilę do Państwa wrócimy z przeglądem wydarzeń w Polsce.pl. Poprowadzi go Magdalena Krzemińska. W kolejnej godzinie naszego programu Kolejne Rozmowy. Zapraszam serdecznie.